Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojny Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bonczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast wojenne Historie. Norbert. II wojna światowa pokazała, jak potężną bronią jest lotniskowiec. Tak naprawdę lotniskowce stały się okrętami, które decydują o całych bitwach. I początek tej II wojny światowej, głównie wydarzenia na Pacyfiku, funkcjonują w powszechnej opinii jako okres, kiedy to japońska flota dysponowała zdecydowaną przewagą nad aliantami, jeżeli chodzi właśnie o użycie lotniskowców. Ale to tylko pozory, bo przecież, kiedy dodamy potencjał floty amerykańskiej do potencjału floty brytyjskiej, no przecież te obydwie floty walczyły na Pacyfiku, no to się nagle okazuje, że tak naprawdę od samego początku wojny to alianci mieli przewagę w lotniskowcach nad Japonią i ta Japonia była z góry skazana na porażkę. No i tutaj mam do Ciebie pytanie: dlaczego jest tak, że jednak ci alianci nie potrafili wyzyskać tej swojej przewagi w lotniskowcach i zajęło im to tyle czasu, zanim zdusili to japońskie Kido Butai? Tak, rzeczywiście. Wojna na Pacyfiku w ramach II wojny światowej zaczyna się w grudniu. 1941 roku w takiej pełnej skali, bo oczywiście możemy dyskutować o wojnie chińsko-japońskiej, ale tak naprawdę II wojna światowa w pełnej skali rozgorzała na Pacyfiku w grudniu 1941 roku i stroną inicjatywną, stroną atakującą jest Cesarstwo Japonii. Kraj nieporównywalnie słabszy gospodarczo, nieporównywalnie słabszy ekonomicznie, także w zakresie surowcowym od swoich przeciwników, to znaczy od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, imperialnych mocarstw, które do tej pory kontrolują tak naprawdę dużą część Dalekiego Wschodu, a przede wszystkim obszar Pacyfiku. I Japończycy w grudniu 1941 roku, przystępując do ataku, przystępując do wojny jako strona napastnicza, skoncentrowali m.in. swoją flotę wojenną do szeregu operacji zaczepnych. Tutaj ten najsławniejszy atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, który to został wyprowadzony siłami tego zgrupowania uderzeniowego japońskich lotniskowców przede wszystkim. Kiedy to sześć japońskich lotniskowców floty, czyli Shokaku, Zuikaku, Akagi, Kaga, Soryu i Hiryu, samoloty z tychże okrętów przeprowadziły atak na bazę amerykańskiej floty na Hawajach. I Japończycy przystępują do tej wojny, tak naprawdę dysponując dziesięcioma lotniskowcami, bo obok tych sześciu już wymienionych przeze mnie silnych, nowoczesnych okrętów lotniczych mają też Shoho, Zuicho, Ryuo czy Hosho, czyli okręty mniejsze, czasami okręty starsze, o mniejszej wyporności, zabierające mniej samolotów, Kolejne jednostki zresztą przechodzą konwersję, czy są szykowane, ale to jest około 10 okrętów. Podczas gdy dokładnie w tym samym czasie Koalicja Aliancka, to jest Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, mają przewagę w lotniskowcach 15 do 10. Ale mówimy oczywiście o okrętach no, na całym świecie. Tak, dokładnie. I to jest w jakimś zakresie element kluczowy do zrozumienia zagadki japońskiej przewagi w okrętach lotniczych na przełomie 1941 i 1942 roku, bo oczywiście ta przewaga zakończy się spektakularnie klęską pod Midway w czerwcu roku 1942, gdzie Japończycy utracą cztery lotniskowce floty. Czasami postrzegamy II wojnę światową nieco błędnie, jako wojnę, która objęła Europę, północną Afrykę, częściowo Bliski Wschód oraz Daleki Wschód. Podczas gdy może nam umykać to, że z punktu widzenia najważniejszych mocarstw tej wojny, to jest Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ta wojna miała zawsze dla nich wymiar globalny, dlatego że te państwa posiadały interesy i wpływy o charakterze globalnym. Innymi słowy inaczej na wojnę patrzył rząd w Londynie i w Waszyngtonie, a inaczej na wojnę patrzyły rządy w Berlinie, w, w Rzymie czy w Tokio. Każde z mocarstw osi, a zwłaszcza Niemcy i Japończycy, dążyli w pierwszym etapie wojny tylko do zawładnięcia jakimś określonym obszarem. Japończycy dążyli do zdobycia dominacji na Dalekim Wschodzie. Niemcy z kolei pragnęli zawładnąć Europą. Hitler tak naprawdę nie chciał unicestwiać Wielkiej Brytanii jako państwa. Chciał włączyć Wielką Brytanię w orbitę swoich wpływów po zwycięstwie na obszarze kontynentalnej Europy, po podporządkowaniu sobie Rosji. Natomiast Wielka Brytania, z racji z Swoich kolonii, z racji państw powiązanych, z racji swojej potężnej floty handlowej, z racji utrzymywania szlaków komunikacyjnych całego globu, no i Stany Zjednoczone najpotężniejsze państwo świata. One postrzegały II wojnę światową swoje cele i swoje interesy w wymiarze globalnym. Dla amerykańskich admirałów i dla brytyjskich admirałów obszarem operacyjnym był po prostu cały świat, podczas gdy dla admirałów japońskich czy dla niemieckich generałów te cele obszary były jednak w jakimś zakresie ograniczone, oczywiście miejmy miarę, bo mówimy na przykład, o, jeżeli my mówimy o Niemcach, no to ich ograniczone cele sprowadzały się do podboju Europy aż po Wołgę, więc to, to nie jest ograniczony cel w bezpośrednim tego słowa znaczeniu, to jest imperialne myślenie. No ale dalej jest to mniej niż cały świat. Tak, dokładnie, bo jeżeli spojrzymy na brytyjski zakres interesów, kontroli i tak dalej, to Brytyjczycy myśleli globalnie i to, że Brytyjczycy myśleli globalnie i że Amerykanie myśleli globalnie, wpłynęło na to, że druga wojna światowa wyglądała tak jak wyglądała. Dlatego, że my często uważamy, że alianci powinni zrobić coś i natychmiast. Z punktu widzenia europejczyka kontynentalnego, dziwimy się czasami, dlaczego ta potęga wojskowa imperiów anglosaskich reagowała na pewne rzeczy z wyraźnym opóźnieniem, albo dlaczego pozornie drugorzędne obszary działań bojowych były dla nich przez jakiś czas ważniejsze niż to, co my możemy nazwać pierwszorzędnym obszarem bojowym. To doskonale widać, kiedy analizujemy wojnę na Pacyfiku i kiedy analizujemy ruchy flot, i zobaczymy, że floty amerykańska i brytyjska, które były silniejsze od floty japońskiej, nie mogły dokonać szybkiej koncentracji wysiłku na obszarze, właśnie dlatego, że interesy tych mocarstw miały charakter globalny. Tutaj doskonałym przykładem są dwa okresy. Pierwszy to jest grudzień 1941 roku, kiedy Japończycy rozpoczynają swoją ofensywę i rozpoczynają ją w warunkach, kiedy ani Amerykanie, ani Brytyjczycy nie są w żaden sposób przygotowani, aby ją odeprzeć. A drugi taki przykład, bardzo ciekawy, to jest wiosna 1942 roku. To jest okres operacji bitwy na Morzu Koralowym, kiedy to Amerykanie przeciwstawiają się z powodu własnych błędów operacyjnych przeciwnikowi. Tylko częścią swoich sił, a jednocześnie w tym samym czasie ich sojusznik, czyli Royal Navy, brytyjska flota wojenna, realizuje cele na przeciwległym końcu Oceanu Indyjskiego, czyli mówiąc kolokwialnie, odwraca się plecami od zagrożenia japońskiego, aby zrealizować pozornie bezsensowną operację ataku na Madagaskar, bo kiedy flota japońska na Dalekim Wschodzie, wykonuje kolejne uderzenia skoncentrowalną, silną flotą, to w tym samym czasie zwłaszcza Brytyjczycy wykonują szereg pozornie bezsensownych operacji na peryferiach strategicznych, ale peryferiach strategicznych z punktu widzenia na przykład myślenia o wojnie na Pacyfiku, ale nie z punktu widzenia brytyjskich interesów kolonialnych, imperialnych i globalnego pola walki. Brytyjczycy wiedzą, że na Japończyków przyjdzie czas, kiedy zostaną zabezpieczone interesy na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na obszarze ocenianych, Oceanu Indyjskiego. Brytyjczycy również wiedzą, że nie są jeszcze gotowi na tą walną bitwę z Japończykami, a z kolei Amerykanie muszą po prostu uświadomić sobie, jaką przewagą dysponują nad wrogiem, i kiedy sobie to uświadomią, to Japończycy znajdą się w sytuacji beznadziejnej. I bardzo ciekawym aspektem tego globalnego postrzegania pola walki jest historia brytyjskich lotniskowców w momencie, kiedy Japończycy rozpoczynają ofensywę na Dalekim Wschodzie. No to dlaczego my mówiąc o tej wojnie na Pacyfiku zapominamy całkowicie o tej Royal Navy, która tam była, działała, no a jednocześnie jest takim no, zapomnianym bohaterem właśnie tego konfliktu. No co się działo z tą brytyjską flotą w tym okresie? Tak, jest zapomniana, mimo że jak najbardziej jest na obszarze, tylko właśnie z racji tego rozproszenia. Jednak potem, w kolejnych etapach wojny, absolutnej dominacji US Navy na obszarze, my zapominamy o Brytyjczykach, a najbardziej zapominamy o brytyjskich lotniskowcach. Mimo że Brytyjczycy w grudniu 1941 roku mieli formalnie więcej lotniskowców niż Amerykanie. W momencie japońskiego ataku my mówimy o 8 okrętach lotniczych Royal Navy, 7 okrętach lotniczych US Navy. Czyli gdyby Świat był z punktu widzenia alianckich planistów idealny, no to alianci mogliby zebrać do odparcia japońskiego ataku 15 okrętów lotniczych, ale ten grudzień 1941 roku to jest czas, gdzie Wielka Brytania, a zwłaszcza jej flota wojenna, Royal Navy, ma nieprawdopodobnego pecha, a największy pech towarzyszy właśnie okrętom lotniczym, bo US Navy odwrotnie ona miała szczęście. Atak na Pearl Harbor był wbrew pozorom o wiele mniej destruktywny niż się wydawało, a amerykańskie okręty, takie jak Lexington czy Enterprise, które przecież teoretycznie mogłyby wpaść na ki Butaj i zostać zatopione. Szczęśliwie, to ich ominęło. Na czym za tym polegał ten brytyjski pech? Żeby pokazać niezwykły pech brytyjskich lotniskowców, najpierw pokażmy pewien kontekst. Otóż w latach 30. XX wieku Japończycy postanowili odejść od porozumień międzynarodowych w zakresie rozwoju floty i zamierzali wypowiadać traktaty, które do tej pory ograniczały liczby okrętów oraz ograniczały czy też blokowały ich tonaż czy stosowanie określonych rozwiązań technicznych np. montowanie większych dział itd. Tak i japończycy poszli na wyścig zbrojeń, w którym nie mieli żadnych szans. A mimo to zdecydowali się na coś takiego i oni w latach 30 stopniowo rozbudowywali flotę, podnosili bandery na kolejnych okrętach, w tym na lotniskowcach i obok tych wielkich okrętów takich jak Akagi, Kaga stopniowo wprowadzali mniejsze Soryu, Hiryu, lotniskowce, potem dodatkowo jeszcze lotniskowce lekkie. A w drugiej połowie lat 30 z perspektywą Wejścia do służby w latach 40-41 zdecydowali się na budowę Szokaku, Zujkaku, czyli tak to było zaplanowane, że rzeczywiście w roku 1941 ich flota osiągnęła na raz gotowość operacyjną sześciu lotniskowców flot i zamanifestowała swoją potęgę atakiem na Per harbor. Tyle tylko, że te japońskie plany rozwojowe zakładały czasem budowę dwóch, a czasem nawet pojedynczych okrętów lotniczych. Japończycy szykując się na Drugą wojnę światową z ich perspektywy, tak naprawdę nie mieli okrętów uzupełniających dla Kido Butai, bo w nowym projekcie rozwoju floty był tylko jeden nowoczesny duży lotniskowiec floty. Ale to znaczy, że oni w późniejszym okresie wojny w ogóle nie planowali budować lotniskowców? Oczywiście oni zamierzali w 1942 roku pomnożyć swój potencjał potencjał okrętów lotniczych, poprzez przebudowę okrętów baz wodnosamolotów, czy dużych jednostek cywilnych, zamierzali po prostu dokonać konwersji niektórych okrętów innych klas na lotniskowce. Ale w momencie, kiedy ta wojna dla Japończyków się zaczynała, to było wiadomo, że przez kilka miesięcy, pierwszych miesięcy wojny, Japończycy będą mieli maksymalnie 10-11 okrętów lotniczych, ale nie więcej. Każda strata, jedna przegrana bitwa przez Kido Butai, budowała redukcję jej floty, natomiast Japonia budowała te okręty parami, czasem pojedynczo i już w drugiej połowie lat 30. zarysowała się sytuacja, że ona nie będzie miała specjalnie dużych szans w wyścigu zbrojen, właśnie z Royal Navy, nawet nie licząc US Navy, dlatego, że Brytyjczycy, w 1939 roku już posiadali flotę złożoną z siedmiu lotniskowców, z których sześć możemy określić jako lotniskowce floty, czyli to były okręty takie jak Courageous, jak Glorious, jak Furious, Eagle, Hermes, Ark Royal. Dochodził do tego jeszcze stary lotniskowiec Argus, który w latach 30. był jednostką rezerwową, ale w warunkach II wojny światowej został ponownie przywrócony do służby. Oczywiście nie wszystkie te okręty były nowoczesne. Można nawet powiedzieć, że nie tylko Argus, ale i Hermes, bo już wówczas okrętem nie dość, że zupełnie przestarzałem, to jeszcze stosunkowo niewielkim. Czyli to nie jest tak, że lotniskowcy to tylko US Navy. Czy Brytyjczycy również przywiązywali dużą wagę do budowy lotniskowców? W roku 1939, kiedy wybuchała w Europie, podkreślmy to słowo, w Europie wojna, to już na dzień dobry Wielka Brytania posiadała 6-7, zależy jak liczyć, okrętów lotniczych. Ale od 1937 roku, a następnie od 1939 roku, w budowie znajdowała się kolejna grupa lotniskowców. Tak naprawdę mówimy tu o budowie w latach 1937-1939 siedmiu różnych lotniskowców. Elastrius, formidable, Indomitable, Victorious, a potem jeszcze Implacable, Indefatigable czy Unicorn. Brytyjczycy po prostu budowali całą serię nowych lotniskowców, zresztą bardzo specyficznych, nieco, można powiedzieć, pretensjonalnych czy infantylnych nazwach, bo mówimy o okrętach takich jak znakomity, potężny, nieposkromiony, zwycięski, nieubłagany, niestrudzony, no i jeszcze ten nietypowy jednorożec, tak? Czyli innymi słowy, na brytyjskich pochylniach, w brytyjskich stoczniach, już pod koniec lat 30. powstawała zupełnie nowa seria lotniskowców, która w warunkach, gdyby Royal Navy nie ponosiła żadnych Strat mogłaby doprowadzić do podwojenia potencjału Royal Navy około roku 1941 czy 1942. Innymi słowy Japończycy musieli ścigać się z brytyjskimi stoczniami i tak naprawdę w warunkach potencjałów stron byli z góry skazani na porażkę. Oni mogli mieć silny zespół lotniczy o przeważających parametrach tylko przez bardzo krótki czas. Ale przecież Brytyjczycy prowadzili już wojnę od 3 września. Czy te działania przeciwko Kriegsmarine w jakiś sposób wpływały na tą brytyjską flotę lotniskowców? Oczywiście niemiecka Kriegsmarine, niemiecka Luftwaffe zaczęła uszczuplać potencjał Royal Navy w zakresie również okrętów lotniczych. No przecież Courageous zatonął od ataku niemieckiego okrętu podwodnego już 17 września 1939 roku. A Glorious został zatopiony przez niemieckie pancerniki w czerwcu roku 40. Czyli potencjał brytyjski zaczął się osłabiać. Ale czy to nasze postrzeganie brytyjskiej floty lotniskowców nie jest troszkę zaburzone przez to, że mamy wrażenie, że te lotniskowce brytyjskie były gorsze, chociażby przez samoloty, które były używane na tych lotniskowcach? To jest częściowo słuszna opinia, a częściowo nie, dlatego że brytyjskie okręty były specyficzne. Troszeczkę inne są okręty japońskie, troszeczkę inne amerykańskie, troszeczkę inne brytyjskie. Okręty brytyjskie były jednak okrętami mocarstwa globalnego, czyli to były okręty, które miały jednak w swoim założeniu nieco pomocniczy charakter dla działań floty głównej, ale miały wysoką dzielność morską. Były też relatywnie dobrze chronione, na przykład w zakresie opancerzenia, ale rzeczywiście jest tak, że brytyjska flota i lotniskowce nie miały tej efektywności bojowej, co japońskie i amerykańskie odpowiedniki. To wynikało troszeczkę z odmiennych koncepcji, troszeczkę z tego, że że Brytyjczycy podchodzili do pewnych spraw zachowawczo. Pamiętajmy, lotniskowce miały być okrętami, które miały walczyć przeciwko innym okrętom, które miały osłaniać konwoje, które miały wykonywać cały szereg operacji, niekoniecznie stanowiąc to główne siłę uderzenia floty. Ta świadomość, że bombowce nurkujące i samoloty torpedowe skoncentrowane w setkach na lotniskowców, na lotniskowcach floty, mogą no, razić każdy dowolny cel tak naprawdę, zmieść flotę przeciwnika, no to kształt się stopniowo. To był proces ewolucyjny. Więc rzeczywiście Brytyjczycy mieli lotnictwo morskie na lotniskowcach, które było wyraźnie gorsze, słabsze od odpowiedników japońskich i amerykańskich w roku 1941 czy 1942. To była pięta Hillerosowa Royal Navy w zakresie lotnictwa morskiego. Rzeczywiście te samoloty brytyjskie, Fulmary, Swordfish, Albacory, one pod względem parametrów taktyczno-technicznych w określonych zadaniach ustępowały swoim przeciwnikom. Tutaj problemem na pewno było lotnictwo myśliwskie. Tak naprawdę pierwszym nowoczesnym i w pełni tego słowa znaczeniu udanym myśliwcem pokładowym brytyjskim, był po prostu amerykański F4F, tak, który wchodził do uzbrojenia brytyjskiej floty jako martlet. Brytyjczycy dopiero przezbrajali się na te martlety w 1941 roku, więc sami musieli stawiać na fulmary, dosyć specyficzne samoloty, tak naprawdę wielozadaniowe. Mieli morską wersję Hurricane'ów, wdrażali odmianę morską Spitfire'a, ale to potem. Mieli te legendarne dwupłatowe samoloty Swordfish, które wykazały się wielokrotnie skutecznością na polu walki, ale na ogół nie w konfrontacji z potęgą floty pokładowej, myśliwców pokładowych potencjalnego przeciwnika. Innymi słowy, kiedy Brytyjczycy skoncentrowali zespół okrętów lotniczych na Oceanie Indyjskim wiosną 1942 roku. Mimo, że stworzyli zespół złożony, koniec końców, w chociaż dwóch zespołach bojowych z trzech lotniskowców, to te trzy lotniskowce brytyjskie nie miały niestety żadnego startu do potencjału kido Butai, gdzie Japończycy mieli absolutną przewagę lotniczą na swoich okrętach, mieli nowocześniejsze samoloty i brytyjski dowódca na obszarze, admirał Somerville, tak naprawdę musiał uniknąć bezpośredniej konfrontacji z Kido budai mimo że miał teoretycznie do dyspozycji trzy lotniskowce, z czego dwa nowoczesne. Więc Brytyjczycy tak naprawdę musieli wypracować sobie lepsze lotnictwo pokładowe, ale oni się go uczyli. I też zmieniali koncepcję, dlatego że brytyjskie okręty lotnicze z początku zawierały relatywnie mało samolotów. 36-48 maszyn. Znacznie mniej niż okręty japońskie czy amerykańskie. Ale to też wynikało z procedur. To też wynikało z tego, że Brytyjczycy zachowały podchodzili do tego. Potem w trakcie wojny na bazie amerykańskich doświadczeń Royal Navy zwiększy liczbę samolotów na pokładzie dokładnie tych samych okrętów. Innymi słowy w drugiej połowie wojny na tych samych lotniskowcach brytyjskich raz, że będzie bazowało więcej samolotów niż wcześniej, to znaczy na przykład w roku 40 czy 41, a dwa, że to będą samoloty nowszych typów. Natomiast rzeczywiście w latach 39-41 to w jakimś zakresie te brytyjskie lotniskowce nie miały aż takiej efektywności bojowej, mimo wielu Wspaniałych sukcesów, na przykład przeciwko flocie niemieckiej czy flocie włoskiej. Natomiast to nie sprawdzało się już tak przeciwko flocie japońskiej, która po prostu była większa i miała znacznie silniejsze lotnictwo floty, właśnie. Ale tak jak powiedziałem, Brytyjczycy zaczynają wojnę mając 6-7 okrętów i budują sobie 6-7 kolejnych. I gdyby nie straty wojenne, już w roku 1941 mogliby dysponować znacznie większą liczbą okrętów sami z siebie niż Japończycy. Ale wojna to wojna. I w w 1939 roku to nieodważny, w 1940 roku to niechwalebny, a potem przychodzą kolejne straty. I gdy Japończycy szykują się do wojny, to Royal Navy i jej okręty lotnicze zaczyna prześladować prawdziwy pech. Z czego wynika ten pech? Jakie działania prowadzą do tego, że Anglicy no, mają coraz większe straty? No, oczywiście wojna. Oczywiście rozkręcająca się wojna w Europie. Dlatego że Kriegsmarine i Włosi coraz bardziej zaczynają doskwierać. Zwłaszcza Niemcy zaczynają okraiwać coraz bardziej Brytyjczyków z ich potencjału. Royal Navy toczy wojnę na wiele frontów. I Niemcy są najważniejszym przeciwnikiem. I kampanie wojenne sprawiają, że kolejne brytyjskie okręty są uszkadzane, wymagają remontów. A poza tym, ponieważ część floty to są jednostki jeszcze z lat 20. XX wieku, a nawet starsze, no to one wymagają również modernizacji. To wyłącza okręty z gotowości bojowej. I w roku 1941 z powodu strat duża część okrętów lotniczych Wielkiej Brytanii udaje się do Stanów Zjednoczonych, do nieformalnego sojusznika, gdzie te okręty muszą przejść remonty i gdzie te okręty muszą przejść modernizację. I to wszystko kumuluje się jesienią 1941 roku. Dlatego, że kiedy Japończycy 7 grudnia rozpoczynają wojnę, to Furius, brytyjski, lotniskowiec, szybki okręt, znajduje się w naprawach w Stanach Zjednoczonych. Tam również znajdują się okręty Elastrius i Formidebu oraz Indomitable. Ale to czy chcesz powiedzieć, że w momencie, kiedy Japończycy zaczynają. Atak na Pacyfiku, no to duża część floty brytyjskiej zepsuta. Tak, tak właśnie można powiedzieć. To jest najlepsze podsumowanie, ale to jest tylko jedna strona medalu. Dlatego, że Brytyjczycy ponoszą też straty bezpowrotne. W połowie listopada 1941 roku tonie na Morzu Śródziemnym nieopodal Gibraltaru Ark Royal. Nowoczesny brytyjski lotniskowiec, a wkrótce później, w grudniu 41 roku, tracą brytyjczycy lotniskowiec eskortowy Ada City. I ten pech prześladuje wszystkie okręty, które mogły być gotowości bojowej. Otóż Japończycy jesienią 1941 roku przygotowują się do wojny i Royal Navy nie ma możliwości odpowiedzi w postaci szybkiej koncentracji własnych okrętów bojowych na obszarze. Brytyjczycy zdołali przed japońskim atakiem w roku 1941 wprowadzić do służby operacyjnej w latach 40-41 cztery okręty lotnicze nowej generacji. Właśnie znakomite potężnego, niepokonanego i zwycięskiego. Więc oni mieli zupełnie nowe okręty lotnicze w 1941 roku. Tylko, że kiedy zaczęła się wojna z Japonią, z tych czterech nowoczesnych okrętów, które weszły dopiero co do służby, a które możemy powiedzieć, że były jakimiś analogami dla okrętów takich jak Shokaku czy Zuikaku, to w gotowości bojowej był Jeden to był Victorius, i on znajdował się na obszarze Morza Północnego, Morza Arktycznego i był jednostką do osłony konwojów arktycznych. Był nie do wykorzystania bojowego przeciwko Japończykom. A trzy supernowoczesne, dopiero co wprowadzone do służby operacyjnej okręty, żaden z nich nie był w gotowości bojowej. Z czego dwa, to jest Elestries i Formidable, one po remontach w Stanach Zjednoczonych miały wrócić do Wielkiej Brytanii. A w nocy z 15 na 16 grudnia, roku roku zderzyły się ze sobą i wymagały dalszych remontów. A trzeci, Indomitebul, on w listopadzie 1941 roku w trakcie szkoleń na Karaibach wszedł na rafę i też wymagał najpierw krótkiej naprawy, a potem doszkalania zespołów lotniczych. Bo tutaj pamiętajmy, nie liczmy okrętów jak... Bułek. Okręt, a zwłaszcza lotniskowiec, nawet jak już wejdzie do służby, to musi osiągnąć jeszcze pełną gotowość bojową. W przypadku lotniskowca to oznacza osiągnięcie gotowości bojowej również przez zespoły lotnicze, przez dywizjony myśliwskie, torpedowe, bombowców nurkujących itd. Dopóki dywizjony lotnicze bazujące na okręcie nie osiągną gotowości bojowej, okręt jako lotniskowiec nie ma tej gotowości bojowej, mimo że sama załoga i okręt są już gotowe do działań. I kiedy Japończycy atakowali w grudniu 1941 roku, to tylko właściwie dwa okręty z ośmiu znajdowały się w gotowości bojowej. Bo to nie jest prawda, że wejście na rafę było główną przyczyną, że ten nieposkromiony nie dotarł do Singapuru na grudzień 1941 roku. Nie. On znajdował się cały czas na Morzu Karaibskim, ten lotniskowiec Indomitable, dlatego że musiał zgrywać załogę i samoloty. Cały czas bazował na Jamajce i dopiero w połowie grudnia 1941 roku, kiedy już Japończycy, pończycy zaatakowali, on ruszył na Ocean Indyjski. I kolejne brytyjskie lotniskowce, te nowoczesne, właśnie takie jak Formidable czy Elastrius, też były stopniowo kierowane na Ocean Indyjski. Z opóźnieniem wynikającym właśnie z tego, że te okręty miały remonty i przedłużało się osiągnięcie gotowości bojowej. Brytyjska flota lotniskowców spóźniła się na Daleki Wschód. A kiedy tam przybyła, pod koniec zimy 42. na początku wiosny 42. roku, to okazało się, że mimo koncentracji Trzech okrętów lotniczych, to jest Intomitable, Formidable i Hermesa, to siła lotnicza tych jednostek w żaden sposób nie przystawała do konfrontacji z Kido Butai i Brytyjczycy tak naprawdę znów mieli trochę szczęścia, trochę pecha w czasie działań japońskiej floty na Oceanie Indyjskim. Ale to właśnie Brytyjczycy byli tą nacją, która pierwsza zebrała swoje lotniskowce do potencjalnej bitwy z japońskimi lotniskowcami. No tylko, tak jak powiedziałem, byli stroną słabszą, musieli wymyślić dosyć skomplikowaną taktykę, żeby tak naprawdę nie dać się rozbić, ale do konfrontacji stanęła duża część Royal Navy, liczne pancerniki i właśnie zespół okrętów lotniczych. Potem on był rozdzielony na dwa zespoły, A i B, i koniec końców zapamiętaliśmy tak naprawdę z tych działań na Oceanie Indyjskim zagładę lotniskowca Hermes, tego stosunkowo przestarzałego okrętu, który co ciekawe, kiedy w grudniu 1941 roku Japończycy zaatakowali, też nie miał gotowości bojowej, dlatego że Hermes w grudniu 1941 roku znajdował się w doku na obszarze dzisiejszego RPA. Zobaczmy, Japończycy dokonują projekcji siły na obszarze, mają w gotowości bojowej właściwie wszystkie swoje lotniskowce na raz, mogą je wykorzystać w różnych miejscach na Dalekim Wschodzie. A Brytyjczycy co? Elastrius i Formidable znajdują się faktycznie w Norfolk, Indomitable zgrywa się na Karaibach, Hermes stoi w doku w dzisiejszej RPA, czyli Związku Południowej Afryki ówczesnej. Lotniskowiec Eagle jest sprawny, ale zgrywa nowe zespoły lotnicze u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Nie ma gotowości bojowej. Furious też znajduje się na naprawach w Stanach Zjednoczonych. Ark Royal zatonął, lotniskowiec eskortowy Ada City zatonął i w gruncie rzeczy Wielka Brytania, potęga wielka morska, nie jest w stanie odpowiedzieć w żaden zorganizowany sposób na te japońskie działania. No ale w takim razie, Norbert, dlaczego? Skoro już ta brytyjska marynarka się zebrała, no to nie zebrała się, żeby uderzyć tam, gdzie wysiłek japoński był najważniejszy, czyli na Pacyfiku, tylko uderzają na Madagaskar. Dla Brytyjczyków kluczowym elementem było zachowanie linii komunikacyjnych o charakterze strategicznym, czyli dla nich utrzymanie południowej Afryki, perły w koronie, czyli Indii, komunikacji z Australią i to wszystko powiązane oczywiście z komunikacją z USA i Wielką Brytanią jako taką, było najważniejsze. To znaczy straty, jakie ponieśli obszarowo Brytyjczycy, upadek Singapuru, utrata Malajów, utrata Birmy, to oczywiście wstrząsnęło imperium, ale jednak to były straty, w jakimś zakresie wkalkulowane, dlatego że nieprzekraczalną barierą było utrzymanie Indii. I Brytyjczycy musieli zabezpieczyć sobie szlaki komunikacyjne i w pierwszej kolejności eliminowali każde potencjalne zagrożenie, które mogło w to godzić. To nie jest przypadek, że Brytyjczycy wiosną 41 roku zaangażowali się w działania w Iraku i w Syrii, a następnie wiosną 42 roku przeciwko Francuzom na Madagaskarze. Dlatego, że Brytyjczycy chcieli przede wszystkim w pierwszej kolejności zabezpieczyć sobie tyły. Wiedzieli, że potencjał gospodarczy i przemysłowy koniec końców doprowadzi do klęski państw Osi. Ale jeżeli te państwa Osi Przekroczą pewne granice, opanują pewne obszary. Jeżeli na przykład uniemożliwią sprawną komunikację z Indiami, komunikację morską, no to to może zaburzyć cały plan wojny. Brytyjczycy obawiali się francuskiego Madagaskaru jako potencjalnej bazy dla japońskiej floty wojennej. To może zabrzmieć absurdalnie, ale tego się właśnie obawiali. Tu tylko nadmiejmy naszym skłaczom, którzy się nie orientują, że ta wielka wyspa u wybrzeży Afryki, czyli Madagaskar, był wtedy kolonią francuską. Tak, dokładnie. I był podporządkowany rządowi francuskiemu z siedzibą w Wichy. I dopóki ten rząd francuski miał taką niejednoznaczną postawę, a to pro proniemiecką, a to pro projapońską, pamiętajmy, że Indochiny francuskie, gdzie była francuska administracja i gdzie były francuskie wojska, te Indochiny francuskie były obsadzone przez armię japońską. To stamtąd wyszło uderzenie na Singapur, na Malaję, na holenderskie Indie Wschodnie. Czy zatem Brytyjczycy obawiali się, że Japończycy w podobny sposób mogą zająć Madagaskar? Z punktu widzenia japońskiego koncepcja zajmowania Madagaskaru może się wydać niedorzeczna, ale strach ma wielkie oczy, i Brytyjczycy obawiali. Wydaje się jednak, że Madagaskar może być bazą operacyjną dla różnego rodzaju wrogich sił, przede wszystkim japońskich na podstawie doświadczenia z Indochin, bądź na przykład niemieckich, kiedy to niemieckie okręty korsarskie mogą tam operować. Kiedy zaczęła się wojna z Japończykami, to Brytyjczycy się spóźnili. Jak powiedziałem, Hermes stał w doku, Furius stał w doku. Nowoczesne okręty również nie osiągnęły jeszcze gotowości bojowej, bo przechodziły remonty. Ale od początku 1942 roku, a zwłaszcza po upadku Singapuru, brytyjskie okręty lotnicze krok po kroku pojedynczo były ściągane właśnie na Ocean Indyjski. I wiosną 1942 roku ta koncentracja okrętów w gotowości bojowej, Lotniczej brytyjskiej miała miejsce właśnie na Oceanie Indyjskim w kontekście sukcesów japońskich i zabezpieczenia własnych szlaków komunikacyjnych. Kiedy Japończycy zaatakowali w kwietniu 1942 roku, Brytyjczycy mieli trzy okręty na obszarze, z czego dwa lotniskowce nowoczesne i jeden powiedzmy ten Hermes przestarzały. Hermes został zatopiony, okręty nowoczesne, czyli Indomitable i Formidable, one przetrwały ten atak, nie zostały zniszczone przez Japończyków. Potem dołączył do nich jeszcze Lestries, czyli okręt, który najdłużej był naprawiany po tym feralnym zderzeniu w grudniu 1941 roku. Czyli od lutego, marca 1942 roku, bądź z Wielkiej Brytanii, bądź z innych obszarów, każdy lotniskowiec, który osiągał gotowość bojową, był przesuwany na obszar dalekowschodni. Dlatego, że wiosną 1942 roku Brytyjczycy w dwóch zespołach bojowych mieli trzy nowoczesne lotniskowce floty z czterech w ogóle, jakie posiadali tych nowych okrętów. Tylko to był proces. Wielka Brytania odtworzyła gotowość bojową dużej liczby okrętów lotniczych na wiosnę 1942 roku. Ale w pierwszej kolejności starała się nimi bronić Indii, co nie udało się w rozumieniu działań morskich w kwietniu 1942 roku zbyt dobrze, a potem uderzyła na Madagaskar. I potem z kolei Brytyjczycy dokonali wielkiej koncentracji lotniskowców, ale przeciwko Włochom i Niemcom, dlatego że latem 1942 roku, kiedy my mamy przed oczami te wielkie koncentracje bitwy morskie na Pacyfiku, Morze Koralowe, potem Midway, gdzie walczy siedem lotniskowców, a niektóre japońskie są gdzieś tam z tyłu, to Brytyjczycy również już latem 1942 roku byli gotowi do koncentrowania swoich okrętów lotniczych w większe zespoły, przede wszystkim w ramach wsparcia Malty, gdzie zamierzali w jednym zespole uderzeniowym skoncentrować aż pięć lotniskowców, co się ostatecznie skończyło koncentracją czterech, dlatego, że lotniskowiec Argus, który został zaplanowany do działań, kiedy przybył na obszar, się okazało, że w ramach wspólnych ćwiczeń przed operacją, jego grupa lotniskowa Lotnicza, nie osiągnęła gotowości bojowej, w związku z czym kazano im wracać. Czyli widzimy, że nie gotowość okrętu, tylko gotowość grupy lotniczej decydowała o tym, czy lotniskowiec jest w pełnej gotowości bojowej, czy nie. I to jest właśnie ta przewaga Japończyków między końcem 1941 a wiosną 1942. Że nie tylko flota lotniskowców amerykańskich, a zwłaszcza brytyjskich, jest rozproszona, a Japończycy odwrotnie. Właśnie wtedy mają najwięcej samolotów na pokładach, najwięcej przeszkolonych załóg, najlepiej zmotywowanych. Z Każdym kolejnym miesiącem wojny Japończycy będą słabli, a ich przeciwnicy będą silniejsi. Ale niezależnie od tego, po prostu pech towarzyszy brytyjskim lotniskowcom. No tutaj chyba najbardziej pechowy to jest Elestrius. On znakomity okręt, jak głosi jego nazwa, tak? Bo to jest okręt z dobrze wyszkoloną załogą, który, jak powiedziałem, zderzył się ze swoim bliźniakiem po długich naprawach nie dość, że miesiącami naprawiało go w Ameryce potem on ma kolizję, musi pójść na kolejną naprawę osiąga gotowość bojową na początku marca 1942 roku i jak inne nowoczesne lotniskowce Wychodzi z Wielkiej Brytanii i idzie na Ocean Indyjski. Tylko, że na dodatek, jeszcze w kwietniu na Atlantyku, wybuchł na nim pożar. Się zapaliły i spaliły częściowo samoloty w hangarze. To było kolejne osłabienie jednostki. Ona przybyła tak naprawdę w obszar działań bojowych dopiero na akcję na Madagaskar. Dobrze, czy odnoszę takie dobre wrażenie, że mimo tego prześladującego Brytyjczyków pecha, mimo tego zagrożenia niemiecko-włoskiego, mimo zagrożenia japońskiego, no to ci Brytyjczycy zachowują jakiś taki dziwny spokój. Po prostu sobie budują tą flotę, jakby, może nie, nie w spokoju, ale jakby no, nie działo się tak źle. Jak wygląda, że się dzieje? Dlaczego tak było? No, przede wszystkim Brytyjczycy kalkulują, że wojna oparta jest o potęgę państw. Więc nie ma opcji, żeby tak słabe państwo jak Japonia było w stanie powalić gospodarki takich potęg jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania razem wzięte. Poza tym pamiętajmy, że w roku 1940 amerykański kongres przyjął ustawę Floty Dwóch Oceanów. W momencie, kiedy ta flota się zmaterializowała, nie było już takiej siły na ziemi, która mogłaby powstrzymać Amerykanów. Więc w wymiarze strategicznym i długofalowym Brytyjczycy wiedzieli od momentu wejścia Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, że są w obozie zwycięskim. Było tylko pytanie, kiedy, a nie czy. Natomiast faktem jest, że w momencie, kiedy te Stany Zjednoczone do tej wojny wchodziły, no to Brytyjczycy musieli zachować stoicki spokój, bo byli naprawdę ciężkiej sytuacji. Ale oni wiedzieli, że są obszary, które mogą utracić, mimo że to będzie bardzo bolesne, także w wymiarze wizerunkowym, ale najważniejsze były Indie. Już do obrony Indii brytyjska flota się skoncentrowała. Tego uderzenia japońskich lotniskowców nie była w stanie zatrzymać w bitwie walnej, ale już admirał Somerville zebrał duży zespół do walki. Potem, szczęśliwie dla Brytyjczyków, Amerykanie zaczęli stopniowo niszczyć japońską flotę. Ale i tak między Amerykanami i Brytyjczykami trwał spór. Przez cały rok 1942 prezydent Roosevelt miał żal do Brytyjczyków i mówił, że macie tyle lotniskowców, pożyczcie, w rozumieniu oczywiście razem z załogą i ze wszystkim, wprowadźcie swoje lotniskowce do naszych zespołów. I to potem się oczywiście zmaterializowało, że Royal Navy coraz sprawniej zaczęła współpracować z US Navy. Natomiast chodzi o to, że ta wojna globalna wymagała dla Brytyjczyków, Działania na różnych obszarach. W związku z czym oni potrafili nawet odmówić Amerykanom, bo Roosevelt mówił: To jak to do operacji na Madagaskarze skoncentrowaliście trzy lotniskowce, dajcie je tu na Pacyfik, to połączymy je z naszymi, no będzie zupełnie inna siła. A Brytyjczycy mówili: Nie, nie, nie. Madagaskar, Malta. Atlantyk, Ocean Indyjski, interesy globalne. Nie możemy zredukować potencjału na jednym obszarze i tylko na jednym obszarze się skoncentrować, i wy Amerykanie też nie możecie. W związku z czym Brytyjczycy musieli myśleć globalnie, co skutkowało tym, że ich jednostki zbierały się do wielkich operacji, czasami dosyć powoli. Jeżeli kontrolujesz szlaki morskie całego świata, albo przynajmniej połowy świata, to zebranie tej floty wymaga czasu. I kiedy Amerykanie, koniec końców, w roku 1942, tych lotniskowców, na obszarze, mieli tylko kilka, to jak powiedziałem, do operacji na Maltę Brytyjczycy skoncentrowali w pewnym momencie praktycznie wszystkie swoje podstawowe okręty lotnicze, no aczkolwiek nie wszystkie, mogli teoretycznie jeszcze więcej, ale jak powiedziałem, mieli różne obszary odpowiedzialności. Konwoje do Murmańska, konwoje na Malte, konwoje na Ocean Indyjski, konwoje przez Atlantyk. To wszystko wymagało czasu, ale machina ruszyła. Roku 1942 zaczyna też być wdrażany program masowej budowy okrętów pomocniczych, na przykład lotniskowców eskortowych. Więc stopniowo w kolejnych miesiącach, a potem w kolejnych latach, tych okrętów lotniczych różnych typów będzie pod banderą brytyjską i amerykańską, oczywiście też coraz więcej i więcej, bo koniec końców Amerykanie i Brytyjczycy zaleją Japończyków i Niemców Niemców w rozumieniu wojny z ubotami nie tylko lotniskowcami floty, tymi najbardziej sztandarowymi, Krętami. Ale koniec końców, przecież Amerykanie i Brytyjczycy zaczną masowo stosować lotniskowce eskortowe. I pierwsze lotniskowce eskortowe, tak brytyjskie, jak i amerykańskie. Zapowiedź tej potęgi to już jest przełom 1941 i 1942 roku, bo Amerykanie mają lotniskowie z Long Island, a Brytyjczycy mają właśnie najpierw tego Audacity, a potem mają już Archera i potem pojawiają się kolejne jednostki. I ta przewaga gospodarcza zaczyna wpływać na potencjał floty i na dalsze działania. Natomiast Japończycy miną okienko, kilku miesięcy aktywnych działań. I idealnie, jeśli chodzi o brytyjską flotę okrętów lotniczych, wstrzelili się swoim atakiem. I to też jest właśnie ten fenomen tego krótkotrwałego, japońskiego sukcesu w pierwszych miesiącach wojny na Pacyfiku, kiedy wróg alianci nie był jeszcze w pełni skoncentrowany, nie był gotowy, ale nie minie rok, kiedy ta potęga aliancka zacznie jednak się manifestować w sposób zupełnie odmienny. No, No, no idealna puenta, odcinka, w którym no, po raz kolejny pokazujemy, że ta druga wojna światowa Wyglądała nieco inaczej, kiedy się na nią patrzy w tym szerokim, globalnym ujęciu, a nie tylko tym europocentrycznym. I wtedy rzeczywiście ten konflikt nabiera zupełnie innego wymiaru. Dokładnie, zgadzam się. Także dziękuję ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.